Pierwszy trik, jaki w moim życiu widziałem na własne oczy, to był właśnie skok bokiem na przeszkodę, czyli tak zwany side hop, i miałem wtedy 13 lat. I 20 lat temu, kiedy miałem pierwszą styczność z tym sportem, nie miałem zielonego pojęcia, jak nazywa się to dyscyplina sportu, ale miałem już internet, wklepałem szybko w wyszukiwarkę kilka słów, no i trafiłem, że nazywa się trial rowerowy. Znalazłem pierwsze filmy, chociaż nie było jeszcze wtedy YouTube'a, no i od tego zaczęła się moja przygoda. I pierwsza rzecz, której nauczyłem się na rowerze, to stójka, czyli utrzymywanie równowagi w miejscu. I rower, na którym dokonałem tego wyczynu, wyglądał mniej więcej tak. Później na tym samym rowerze nauczyłem się jeździć do tyłu. Nauczyłem się przestawiać koła. Nauczyłem się jeździć na jednym kole, a nawet skakać na tylnym kole. Mniej więcej po roku nastąpił chyba najpiękniejszy dzień w moim życiu, czyli zakup pierwszego profesjonalnego roweru do trialu. Wyglądał on, zobaczcie jak. I trenując tak dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, doszedłem w końcu z umiejętnościami do momentu, w którym wystartowałem w pierwszych zawodach w trialu rowerowym. I startując w zawodach, udało mi się przez kilka lat zdobyć małą pulę nagród, pucharów, które wyglądają, zobaczcie jak. Ale najważniejsze wydarzenie miało miejsce dopiero w 2004 roku, bo to właśnie wtedy w Opolu Lubelskim wykonałem pierwszy pokaz akrobacji rowerowych. I od tamtego czasu pokazy akrobacji rowerowych to moja praca. Przez te 20 lat poznałem całą masę osób, odwiedziłem tyle miejsc, że dzisiaj nawet połowy nie jestem w stanie sobie przypomnieć, aż w końcu w 2017 roku wydarzyła się rzecz, która zmieniła znowu wszystko. Zmiana, która miała miejsce rok temu, to... czyli zakup roweru do street trialu. Kiedy kupiłem ten rower, to poczułem się jak 20 lat temu, kiedy zaczynałem uczyć się trialu, bo nowe techniki, które teraz opanowuję, to jest coś niesamowitego. Pierwsza technika, której nauczyłem się na rowerze do street trialu, to było 1.8. Później zacząłem trenować takie rzeczy. Czyli coś, czego w dalszym ciągu nie umiem, ale to nieważne, bo w międzyczasie założyłem ten kanał, dzięki któremu wydarzyła się rzecz niesamowita, bo dostałem pierwszy raz w życiu od sponsora rower. I po ponad roku jazdy na starym czarze przesiadłem się na nową maszynę, którą powolutku zaczynam czuć, ale jeżeli śledzicie regularnie mój kanał, no to wiecie, jak moje treningi wyglądają. Jeżeli chcielibyście zobaczyć film z 2006 roku na zwykłej trialówce, to dajcie o tym znać w komentarzu, to może wstawię go na kanał. I w ten oto sposób kończymy ten odcinek. Ja dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejny czwartek o 18:00.